Cześć, witajcie na moim kanale na MilkTube. Dziś mam dla Was coś wyjątkowego, fascynującego. Przeniesiemy się w czasie, zgłębimy tajemnicę jednego z najpiękniejszych dzieł sztuki średniowiecza, dyptyku z Melun. Jest to podróż przez historię, sztukę, nieco intrygujących zagadek i tajemnic, aż po czasy dzisiejsze i powiązanie dyptyku z wizerunkiem Marii Lactans, czyli Marii karmiącej piersią Jezusa. Jeśli jesteście gotowi na tą niezwykłą przygodę, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał MilkTube i ruszamy. Zanim jednak zacznę, muszę powiedzieć, że w dzisiejszym filmie pojawia się bardzo dużo francuskich nazw. Staram się je wymawiać najlepiej jak umiem, ale ponieważ już bardzo długo nie miałam styczności z językiem francuskim, to nie gwarantuję, że będę je wymawiała poprawnie. Dyptyk z Melun, a szczególnie jego część przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem, to obraz, który ma swoje miejsce w historii sztuki, jest bardzo dobrze znany wielu osobom, jest znany wielu mamom karmiącym piersią, ale też wzbudza dużo kontrowersji i zainteresowania współczesnych historyków oraz badaczy dzieł sztuki. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym dyptyku, ale porozmawiamy też sobie o historii osoby, która była modelką do wizerunku Madonny z Dzieciątkiem, czyli o Agnès Sorel. Dwa słowa na temat dyptyku. Dyptyk został stworzony przez wybitnego artystę Jean Fouquet na zamówienie Ancien Chevalier około roku 1452. Na lewym panelu widnieje postać Chevalier oraz świętego Szczepana. Na prawym panelu ukazana jest kobieta z niemowlęciem, dziewica z dzieciątkiem. Każdy z tych paneli wykonany jest z drewna, ma wymiary 93x85 cm i taki rodzaj malarstwa, takie dyptyki miały często podłoże religijne, najczęściej przedstawiały fundatora takiego dzieła, w tym przypadku to był Chevalier i czasem ta osoba była w towarzystwie rodziny albo jakiegoś świętego i na tym obrazie, na takim portrecie, na takim dyptyku przedstawiano tę osobę, która jako oddającą cześć właśnie postaci świętej. No i tą świętą postacią na tym obrazie jest właśnie Madonna z Dzieciątkiem. Wizerunek Madonny na prawym panelu jest ciekawy i bardzo hipnotyzujący. Jak spojrzycie na ten obraz obok drugiej części dyptyku, na której jest Chevalier, to zobaczycie, że one się od siebie dosyć mocno różnią. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że Madonna jest przedstawiona w sposób bardzo niestandardowy. Niezwykły jest kształt jej lewej piersi, która jest odsłonięta. Wystaje w taki nietypowy sposób, pod dziwnym kątem w stosunku do drugiej piersi, ale twarz i ubiór są przedstawione dosyć realistycznie. Dziewica na obrazie jest ubrana według kanonów mody z połowy XV wieku, nie tak jak w tradycyjne szaty Marii, które znamy ze sztuki, takie opływowe, luźne, ale w taką obcisłą, błękitną sukienkę, futrzany płaszcz obszyty gronostajem, na głowie ma koronę wysadzoną klejnotami, a jej czoło jest bardzo wysokie, wygolone wręcz. Taka była moda w tych czasach. Intensywne kolory, które są użyte na obrazie, nawiązują do barw Francji. Te kolory na tej części, gdzie jest Madonna, które dominują, to czerwień, biel i niebieski. Ta kolorystyka jest bardzo wyraźnie widoczna, szczególnie w zestawieniu z drugą częścią dyptyku. Gorset sukni jest rozwiązany, a pierś jest ukazana w taki sposób, jakby Madonna chciała tą pierś oferować Dzieciątku. Prawe skrzydło z Madonną i Dzieciątkiem w 1775 roku zostało sprzedane przez kościół Notre Dame Melun burmistrzowi Antwerpii, żeby podreperować budżet na naprawy katedry. Obecnie ten portret można zobaczyć w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii. Lewa część panelu z Chevalier i Świętym Szczepanem została zakupiona w 1896 roku przez niemieckiego poetę i powieściopisarza Brennathana. Obecnie jest przechowywana w Stalische Muzeum w Berlinie. Czasem dyptyk przy wyjątkowych okazjach pokazywany jest w całości i tak było na przykład w 2017 roku, kiedy obie części dyptyku znalazły się z powrotem koło siebie. Wiele cech tego dzieła sugeruje, że on był przeznaczony do takiej prywatnej celebracji, do prywatnej modlitwy, do prywatnej kolekcji. Było to wówczas bardzo popularnym trendem w malarstwie flamandzkim, a oryginalnie znajdował się on w Melun, w kaplicy Chevalier w katedrze Notre Dame i to dzieło wisiało nad grobem jego żony, Catherine Boudet. Gdy Chevalier zmarł, został pochowany koło niej w tej samej kaplicy. Uważa się, że portret Madonny może przedstawiać pewną wpływową kobietę dworu francuskiego z XV wieku, Agnès Sorel.
Agnieszka Sorel to bardzo ciekawa postać, pozwólcie, że trochę przybliżę Wam jej historię, dlatego że jej postać i ten obraz wzbudzają bardzo duże dyskusje, bardzo duże kontrowersje i wiele informacji, które znajdziecie na jej temat, mogą przywoływać na myśl taką ówczesną influencerkę modową. Jak było naprawdę? Być może słyszeliście różne opowieści o niej, że była modną kobietą, która lubiła eksponować swoją pierś publicznie, że była oficjalnie uznaną pierwszą kochanką króla Francji, pierwszą metresą, a także, że odgrywała bardzo ważną rolę, wręcz kluczową rolę w jego decyzjach politycznych czy wojskowych. Jednak jak się okazuje, prawda na temat Agnieszki Sorel może być bardziej fascynująca niż legenda, jaka wokół niej narosła. Agnieszka Sorel urodziła się w 1422 roku i bardzo młodo zmarła, bo miała wtedy około 27-28 lat. Pochodziła z takiej niższej rodziny rycerskiej, ale mimo to stała się dosyć wpływową postacią na dworze króla Karola VII. I właśnie na dworze Karola VII, mimo że często porównuje się do współczesnych influencerek, ikon mody, to warto zaznaczyć, że współczesne takie instagramowe podejście do Agnieszki, stawiające je w roli takiej średniowiecznej właśnie influencerki, kreatorki mody i stylu, no nie do końca oddaje nie tylko historyczną prawdę, ale też rzeczywistość połowy XV wieku. Agnieszka Sorel była kochanką króla. Romans Agnieszki z królem rozpoczął się prawdopodobnie podczas wizyty króla w zamku Saumur we wrześniu 1443 roku. W rzeczywistości jej kariera na dworze jest bardzo słabo udokumentowana, ale fakt zażyłości z królem mogą potwierdzać ogromne i bardzo takie bogate podarunki, które od niego otrzymywała i nie tylko ona, dlatego że i podarunkami i stanowiskami król obdarzał także członków jej rodziny. Do 1444 roku otrzymała od króla posiadłość Butte. Od tego nadania otrzymała przydomek Dame de Butte. W 1446 roku król przyznał jej Châtellenie de la Roque-Sesnic, a w 1447 roku otrzymała pensję w wysokości 3000 livrów, a następnie dwa lata później, czyli w 1449 roku, otrzymała posiadłości Vissoudun i Vernon-sur-Seine. Jej bracia znaleźli się na dworze i służyli w straży. Między innymi straży, bo nie tylko, a matka otrzymywała dożywotnią pensję. Jeżeli tak na to spojrzymy, na tą szczodrość króla, to można się domyśleć, że między nimi było coś więcej niż sympatia lub przyjaźń. Po jej śmierci król polecił zbudować dla niej okazały grobowiec w miejscu, w którym umarła, a w którym miało być przechowane od tej pory jej serce, ale zlecił też wybudowanie mauzoleum w katedrze Notre Dame de Loche. Dlaczego więc tak bardzo król przywiązał się do Agnieszki? Dwór króla Karola VII był miejscem podziałów i rywalizacji między wpływowymi rodzinami. Rodzina Agnieszki była mniej skonfliktowana i miała trochę większe zaufanie króla niż rodzina jego żony Marian de Gaweńskiej. Być może Karol szukał w Agnieszce oparcia, być może po prostu się w niej zakochał. Zanim Agnieszka pojawiła się na dworze, miał duże oparcie w swojej matce, następnie w swojej teściowej. Na gdy one umarły, to na ich miejsce weszła Agnieszka. Warto zaznaczyć, że nie ma jednoznacznych dowodów na to, że król oficjalnie w jakiś sposób uznał ją za swoją kochankę, czyli za taką oficjalną metresę. Nie ma też żadnych dowodów na jej modowe ekscesy, czy też na umyślne eksponowanie piersi. Współczesne źródła koncentrują się raczej na jej urodzie, ale też mają takie podejście właśnie współczesne do roli Agnieszki na dworze. Natomiast w XV wieku troszeczkę inaczej relacje na dworze królewskim wyglądały niż teraz możemy sobie wyobrazić, oglądając na przykład seriale średniowieczne. Mimo że historia Agnieszki Sorel jest słabo udokumentowana, to jej pozycja na dworze faktycznie była wyjątkowa. Przed nią metresy królewskie rzadko pojawiały się w kronikach i pewnie dlatego uznaje się i często mówi się o tym, że była ona pierwszą oficjalną metresą. Być może nie tyle była oficjalną, tylko jako pierwsza właśnie pojawiła się w kronikach i to też może świadczyć o tym, że miała ona trochę większy wpływ na króla niż tylko bycie jego ulubioną metresą. To, co jeszcze podkreślają kroniki, to to, że jej dobroć i to, że ona sama obdarowywała podarkami osoby gorzej sytuowane od niej, była bardzo ceniona przez osoby z jej czasu. Wydaje się, że była naprawdę przez króla kochana i przez współczesnych jej dostojników, przynajmniej z tych, z którymi nie była w konflikcie. Jej historia tak naprawdę była pełna tajemnic i te tajemnice do dzisiaj fascynują historyków, szczególnie dlatego, że Agnieszka jest najprawdopodobniej uwieczniona na jednym z piękniejszych obrazów średniowiecznych. To, co jest bardzo tajemnicze w życiu Agnieszki Sorel, to także jej śmierć.
Agnes i król rozpoczęli swój romans około 1443 roku. Natomiast w 1449 roku, kiedy Agnes i król mieli już wspólnie 3 córki, to władca rozpoczął kampanię w Normandii. W tym samym czasie Agnes pozostała w Loche. Jednak wkrótce po tym, kiedy w ramach swojej kampanii król dotarł do opactwa w Żmierz, pojawiła się tam niespodziewanie właśnie Agnes. Oznacza to, że na przełomie 49 i 50 roku w środku zimy przemierzyła kilkaset kilometrów, żeby spotkać się z królem. Dlaczego? Przypuszcza się, że miała dla króla jakąś ważną wiadomość, ale nie do końca wiadomo jak. Niestety kroniki tego o tym nie wspominają. Niestety, krótko po jej przybyciu do opactwa w Żmierz, Agnes poważnie zachorowała. Cierpiała na silne bóle brzucha przez kilka dni, a następnie albo urodziła przedwcześnie dziecko, które zmarło, a ona sama zmarła po porodzie, albo Agnes umarła, a dziecko umarło razem z nią w jej łonie. Tego też do końca nie wiemy. Natomiast wiemy, że ta śmierć nie wynikała z porodu. W tym samym czasie aż 3 bliscy doradcy i poplecznicy króla również zmarli w dość krótkich jak na te czasy odstępach. To tajemnicze wydarzenie przez wiele lat było takim enigmatycznym zdarzeniem w życiu Agnes, a właściwie w jej śmierci. W 2005 roku przeprowadzono badania szczątków Agnes Sorel. Wyniki tych badań potwierdziły to, co do tej pory wiedzieliśmy na temat jej życia. To, że miała 3 dzieci, była w ciąży z 4 dzieckiem, że umarła jak miała około 27-28 lat, ale dokonano też w tym czasie innego ważnego odkrycia. Okazuje się, że Dame de Butte zmarła w wyniku kolosalnego przedawkowania rtęci. W tych czasach rtęć często używano jako środek na owsiki. A podobno Agnes cierpiała właśnie na choroby pasożytnicze i podejrzewa się, że ona mogła przyjmować tę rtęć w celach leczniczych. Jednak w tym czasie, w celach leczniczych, tą rtęć przyjmowało się w bardzo malutkich ilościach, dosłownie łebka od szpilki. Natomiast ilość rtęci, jaką naukowcy uważają, że przyjęła naraz, to jest około łyżeczki, czyli od 10 tysięcy do 100 tysięcy razy więcej niż dawka terapeutyczna. I od tej pory jest bardzo silne przypuszczenie, że Agnes nie umarła przypadkiem, tylko została otruta. Agnes miała pewnego rodzaju wpływ na dworze. Ten wpływ opierał się na nieoficjalnych koneksjach i być może właśnie ta siła, którą dysponowała, ten wpływ, jaki miała na króla, przyczyniła się do tego, że została zamordowana. Współcześnie, gdyby bliska kobieta jakiegoś władcy umarła z powodu tak dużego przedawkowania leku, który stosuje się w bardzo malutkich dawkach, to albo traktowano by to jako potencjalne zabójstwo, albo samodzielne przedawkowanie. Jednak trudno sobie wyobrazić, że sama by w taką ilość rtęci chciała i mogła przyjąć. Wróćmy teraz do postaci Chevalier, czyli fundatora dyptyku z Melun. Między Agnes i Chevalier była bliska relacja. Nie wiadomo, czy to była miłość, czy to był romans, czy po prostu się przyjaźnili. W tamtych czasach takie związki były dość skomplikowane, często nie były ujawniane przed opinią publiczną. Wiadomo jednak, że to po jej śmierci Chevalier zlecił na malowanie dyptyku z Melun. Agnes i Chevalier byli bardzo wpływowymi osobami na dworze króla. Między nimi istniał pewien polityczny sojusz i ten sojusz pomagał im utrzymać przychylność władcy. Chevalier był odpisywany jako osoba bardzo bliska Agnes, a kiedy król nie był obecny, to Chevalier informował go o wszystkim, co się działo z Agnes. Chevalier był też jednym z wykonawców ostatniej woli Agnes. Wróćmy teraz do dyptyku. Postać dziewicy Maryi na obrazie, której wzorem miała być właśnie kochanka króla, zasiada na tronie jako królowa nieba. Niektórzy zauważają pewne podobieństwa między rzeźbami na grobowcu Agnes w Loche z postacią dziewicy z dyptyku. Rzeźby na grobowcach, które zostały zlecone przez króla Karola VII, niestety ucierpiały w wyniku działań hugenotów i rewolucji, a ciało Agnes zostało przeniesione potem także do kolegiaty Saint-Ours w Loche i jej grobowiec tam też częściowo przetrwał, częściowo został uszkodzony podczas rewolucji, musiał być odrestaurowany, więc nie jest do końca pewne, jak zmiany mogły wpłynąć na podobieństwo postaci na grobowcu po tych zniszczeniach. Kolejną taką wskazówką, że na obrazie zleconym przez Chevalier jest Agnes, są pewne szkice z XVI wieku, na których widnieje informacja, że rysunki przedstawiają Agnes. Przypuszcza się, że te rysunki powstały na podstawie innych szkic z XV wieku, autorstwa właśnie Jean Fouquet, czyli
autora dyptyku. Niestety oryginalne szkice Fouquet nie zostały nigdy odnalezione. Te szkice jednak, które zostały w XVI wieku zebrane w tych albumach, są bardzo podobne do twarzy przedstawionej na dyptyku. Sugerują one właśnie to, że mogą one przedstawiać Agnes i potwierdzać tożsamość modelki, która została zobrazowana jako Madonna. Jednak warto o tym pamiętać, że tak jakby pierwszy raz połączono osobę Agnes z portretem dziewicy z dyptyku z Melon dopiero w 1608 roku. W 2014 roku została przeprowadzona komputerowa rekonstrukcja twarzy Agnes Sorel w ramach Living Project Philippa Froche. I ta rekonstrukcja pokazała podobieństwo Agnes do portretu na dyptyku, rzeźb na grobowcach oraz na szkicach. Zresztą bardzo ciekawy film w języku francuskim na ten temat znajdziecie na YouTubie, ja tutaj na dole podlinkuję ten film, żebyście mogli go sobie obejrzeć. Madonna prezentująca piersi, znana jako Madonna Lactans, była bardzo popularnym motywem już od XIII wieku. Pierś na tych obrazach często była przedstawiana w sposób nieco nienaturalny, ponieważ ówcześni przedstawiciele kościoła starali się unikać kojarzenia ciała dziewicy z pożądaniem seksualnym. W dyptyku meluńskim pierś Madonny jest nieco nienaturalnie kulista, zdaje się być odseparowana od reszty ciała, brudawki piersi są prawie niewidoczne. Na obrazie Jezus wcale się nie skupia na tej piersi, czyli na piersi swojej matki, ale wskazuje na chevalier. To wszystko sprawia, że ten obraz jest unikalny, różni się od takich typowych przedstawień Madonny karmiącej piersią i nie tak jak w innych tego typu przedstawieniach, ma on pewne cechy erotyczne. I tutaj pojawia się kolejna ciekawostka i kolejna zagadka. Przenieśmy się więc do roku 2022. W 2022 roku Monia Schunemann, asystentka badawcza na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz, podczas wycieczki ze studentami wpadła na nietypowy pomysł. Postanowiła sprawdzić, co się stanie, gdy połączy się obydwa obrazy dyptyku. Dwie ramy oryginalnie były połączone ze sobą zawiasami. Oznacza to, że dyptyk można było zamykać. Okazało się, że po złożeniu obrazy układają się w dosyć niezwykły sposób. Postać chevalier idealnie wpasowuje się w rozwartym płaszczu Madonny na jej kolanach, a jego twarz i usta znajdują się dokładnie w miejscu, gdzie jest pierś Matki Boskiej, natomiast Jezus znajduje się w jego sercu. Jak wyjaśnia Schunemann, oba skrzydła dyptyku stają się lactatio, co w ikonografii oznacza cud karmienia piersią przez Madonnę. Kiedy panele są złożone razem, staje się oczywiste, że Chrystus siedzący na kolanach Madonny patrzy dosłownie w serce chevalier. To jest naprawdę fascynujące. Co ciekawe, zdaniem historyków sztuki, postać chevalier w czasie tworzenia obrazu została celowo dostosowana do tej kompozycji. Kiedy obraz był już prawie skończony, naniesiono poprawki i przesunięto jego głowę nieco do przodu, a głowę świętego, który mu towarzyszy, delikatnie skorygowano w lewo, ten zabieg pozwolił uzyskać właśnie taki efekt. Kiedy spojrzycie na połączone ze sobą dwie części dyptyku, okazuje się, że spojrzenie aniołów teraz jest skierowane też w zupełnie inny sposób, co nadaje całemu dziełu troszeczkę inny kontekst. Miejsce, w którym znajduje się pierś, jej rozmieszczenie, kształt, nabiera teraz trochę większego znaczenia i sensu, jest bardziej spójne w interpretacji całego dzieła. To dowodzi, że dyptyk musiał mieć głębszy przekaz i symbolikę, która ukazywała się dopiero po połączeniu obrazów. Chociaż można by powiedzieć, że znikała, bo jak połączymy dwa obrazy ze sobą, to, co się dzieje między obrazami, jest niewidoczne dla osoby, która patrzy z zewnątrz. Agnes Sorel była niezwykłą postacią, która pozostawiła trwały ślad. Zarówno na dworze króla Karola VII, jak i w historii sztuki, tożsamości narodowej Francji. Do dzisiaj postać budzi dyskusje nie tylko wśród dam karmiących, które podziwiają zawsze sztukę, w której przedstawione jest karmienie piersią, ale też w świecie kultury i historii. Choć jej życie jest owiane tajemnicą, to jednak jej wpływ na otaczający ją świat, zarówno w jej czasach, jak i współczesnych, był niezaprzeczalny. Po śmierci Agnes jej sława opiera się na historii, która przetrwała przez wieki, natomiast niewiele z tego, co znajdziemy w takich wiralowych artykułach czy w wiralowych materiałach wideo, jest prawdą. Natomiast to, co pozostało niezmienione przez lata, to taki pierwotny przekaz, że była ona ukochana przez króla, kochana przez ojczyznę i to stanowiło źródło jej legendy. Historia Agnes była kształtowana, rozwijana przez wieki i w XVII wieku znalazła swoje miejsce jako część takiej narodowej tożsamości Francji. Chociaż często przedstawiano ją jako zbawicielkę Francji, to nie ma dowodów na to, że
Agnes sprawiła, że Karol VII stał się aktywnym królem. I takiej przemiany króla z biernego władcy do aktywnego stratega nie do końca można to przepisywać Agnes. Natomiast istnieje grupa historyków, która cały czas gdzieś tej narracji broni i przypisuje właśnie wzmożoną aktywność wojskową króla Karola VII wpływom Agnes. Natomiast ważne jest to, że jej legenda, jej wizerunek, jej portret nadal fascynuje i inspiruje. Była ona osobą o wielkim wpływie na politykę i sprawy dworu, nawet jeżeli nie w takim stopniu, w jakim wyobrażaliśmy sobie to kiedyś, to jednak była wyjątkową postacią. Była trochę kimś więcej niż metresą, która lubiła pokazywać piersi, a na to natomiast nie ma wiarygodnych źródeł. Jej przedwczesna śmierć również budzi wiele pytań. Czy stała się ofiarą politycznych intryg? A może umarła przypadkowo przez pomyłkowe przedawkowanie rtęci? Dzięki badaniom, analizom, działaniom historyków, historyków sztuki oraz pasji badaczy sztuki możemy lepiej zrozumieć rolę Agnes Sorel w historii. Jej wizerunek na zawsze już pozostaje uwieczniony w tym wspaniałym dziele sztuki, jakim jest dyptyk z melą. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas i mam nadzieję, że podobała Wam się historia Agnes Sorel oraz Madonny karmiącej Jezusa, czyli jednej części bardzo tajemniczego dyptyku. Bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i do zobaczenia następnym razem.